delegacje udadzą się pod pomnik Ojca Świętego. I przypominam, że w delegacji uczestniczą jeńc składa prezes Zarządu Województwa Małopolskiego Związku Straży Pożarnych Edward Siarka. Od wszystkich strażaków województwa małopolskiego delegacji są również pan wojewoda Stanisław Krać. Pana cały, a co masz? Tu? Zut? Pan Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego. Komendant wojewódzki, starszy brygadier Andrzej Murus. Komendanci powiatowi oraz władze wojewódzkie naszego związku. Dziękuję ślicznie i za moment władze, przedstawiciele władz, goście naszej dzisiejszej uroczystości powrócą tu na ołtarz i rozpoczniemy drugą część naszej uroczystości, ale w zasadzie trzecią po Zakopanem, po mszy świętej. Rozpoczniemy trzecią część naszej uroczystości 90-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W której tej części zostaną wręczone odznaczenia, zostaną wygłoszone przemówienia i odbędzie się defilada pododdziałów. Bardzo serdecznie powitać pana wojewodę małopolskiego, pana Stanisława Kracika, który jest z nami. Bardzo się cieszymy, panie wojewodo, że pan dotarł do Ludźmierza na nasze wielkie święto. Witam pana marszałka województwa małopolskiego, pana Marka Sowę. Witam bardzo serdecznie. Panie Marszałku, witam członka Zarządu Województwa Małopolskiego, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej, pana Stanisława Sorysa. Witam małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, pana starszego brygadiera Andrzeja Mroza oraz zastępcę komendanta wojewódzkiego pana starszego brygadiera Józefa Galicę. Księży kapelanów na czele z kapelanem strażaków małopolskich, księdzem starszym kapitanem Władysławem Kuligiem. Witam gospodarza sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej, księdza prałata Tadeusza Juchasa. Chciałem bardzo serdecznie powitać wszystkich księży, kapelanów, którzy przybyli również na dzisiejszą mszę świętą, naszą uroczystość. Chcę podkreślić, że strażacy zawsze towarzyszyli Janowi Pawłowi II w jego pielgrzymce do Polski. To błogosławiony Jan Paweł II staje się dziś dla nas wzorem do ofiarnej służby
służby Bogu, Kościołowie i Ojczyźnie. Związek Ochotniczej Straży Pożarnej obchodzi w tym roku 90-lecie powstania. Jest to wyjątkowy jubileusz, który nie tylko podkreśla historyczność i bogactwo tradycji tej instytucji, ale przede wszystkim zwraca uwagę na bezinteresowny charakter działalności OSP. Ochotnicze Straże Pożarne zaczęły się organizować w regularne stowarzyszenia za czasów zaborów. Pierwszy związek OSP powstał w 1875 roku we Lwowie, a później w pozostałych zaborach. W wolnej już Polsce w 1921 roku powstał Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, zrzeszający wszystkie OSP. Dziś na terenie województwa małopolskiego mamy 1341 straży ochotniczych zrzeszonych właśnie w tym związku. Nasza uroczystość jubileuszowa została połączona z siódmą pielgrzymką samochodową strażaków i pierwszą motocyklową Zakopanego do Ludźmierza. To szczególne wydarzenie mogło zostać zrealizowane dzięki wysiłkowi wielu ludzi i instytucji, którym idea służby strażackiej jest bardzo bliska. Patrzyłaś? Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni Fryzlewicz Marek, burmistrz miasta Nowy Targ, Łaciak Mariusz, powiat Nowy Targ, Ławsa Jan, powiat Nowy Targ, Łojek Andrzej, powiat Nowy Targ, Pawlica Józef, powiat Nowy Targ, Waligórski Jakub, powiat Nowy Targ, Zajączkowski Eugeniusz, zastępca burmistrza miasta Nowy Targ. Wyróżnieni po odbiór odznaczeń przed Frączyku, wystąp pod oddziały z Puszyń. I odznaczyć dokona wojewoda Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, w asyście prezesa zarządu wojewódzkiego Edwarda Siarki. Wręczenie odznaczyć dokona wojewoda małopolski Stanisław Kracik, w asyście prezesa zarządu wojewódzkiego. Bracia strażacy, Małopolska zawsze na was może liczyć. Przekonaliśmy się w sposób szczególny w ostatnim roku, kiedy nawiedzała nas ogromna powódź. Ale jesteście zawsze tam, kiedy potrzeba ratować życie, zdrowie i mienie ludzkie. Ja wiem, że dla strażaków liczą się czyny, a nie słowa. Dlatego samorząd regionalny chce z wami współpracować, widzi w was ważnego partnera. Stąd też chciałbym przekazać wspólnie z marszałkiem Sorysem promezę na realizację 121 remis strażackich, które będą remontowane i budowane w tym roku. I myślę, że gromkie brawa, bo to jest, przypominam, 3 583 152 zł. Dziękujemy panie marszałku, a w ten sposób chcemy również odwdzięczyć się jako Zarząd Województwa Małopolskiego i chcę pana marszałka poinformować i wszystkich tu zebranych, że uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Województwa Małopolskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych pan Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego, został odznaczony srebrną tarczą Zarządu Wojewódzkiego. Bardzo proszę prezesa o wręczenie tej tarczy. Przystępujemy do ostatniego elementu naszego spotkania.
Chcę tylko przypomnieć, że przysłały listy gratulacyjne, przysłał prezes zarządu oddziału województwa głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Dróg Warty. Pan Paweł Pawlak, przekazując nam życzenia. Posłuchaj do defilady w kolumnę marszową, kierunek w prawo, maszerować pod oddziały spoczyń. Brawo! Chodź tam!